Wojciechu, może troszeczkę cofnij roku, bo on może właśnie zasięg mikrofonu gubić. Słuchajcie, to jest taki przypadek, że widzicie przesunięcie obok i może zdziałać cuda. No, możemy działać. Kamraci, jesteśmy w Przemyślu pod pewnikiem Orląt Przemyskich, jak widzicie. Dlaczego w tym miejscu? Rok temu, 11 listopada, byliśmy w Głogowie. W Głogowie na marszu z okazji 11 listopada, dnia przywiązania do niepodległości, do suwerenności, byliśmy w Głogowie pod hasłem Ręce precz od naszych dzieci. Było to oczywiście wydarzenie wielowymiarowe dotyczące i tych dzieci, historii dzieci głogowskich, jak są używane przez polityków, przez sytuację, która temu sprzyja, ale również temu, że współcześnie nasze dzieci są narzędziem, które jest używane i będzie używane przeciwko swoim dorosłym. Trafia do nich siła propagandy. Tu, w Przemyślu, stoimy pod pomnikiem Orląt Przemyskich. Tutaj stoimy, ponieważ dzieci w walce o sprawy narodowe polskie oddały swoje życie. To w tym miejscu, w Przemyślu, wspomnimy te dzieci, zrobimy króciutki rys historyczny, bo warto wspomnieć to wszystko. W ostatnich dniach października 18 roku mieszkańcy Przemyśla byli świadkami upadku monarchii austro-węgierskiej. W ich sercach powstała nadzieja na odrodzenie po latach niewoli Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i oprócz dorosłych działaczy polskich organizacji niepodległościowych i oficerów Legionu do boju w obronie polskiego Przemyśla przygotowywali się uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół wyższych, uczniowie liceów, Orlęta Przemyskie. Ich udział w walkach polsko-ukraińskich był zwieńczeniem marzeń o wolnej, niepodległej Polsce. Nie tylko, oczywiście w tym okresie nie tylko Polacy upatrywali w rozpadzie Cesarstwa Austro-Węgierskiego szansę na powstanie własnego, niepodległego państwa. Podobne oczekiwania mieli również Ukraińcy. We Lwowie rozpoczęły się 1 listopada walki między Polakami i Ukraińcami, którzy ogłosili powstanie niepodległej Republiki Zachodniej Ukrainy. Stolicą ukraińskiego państwa miał zostać właśnie Lwów. W Przemyślu Ukraińcy rozpoczęli gorączkowe przygotowania do opanowania miasta. Po wiecu zorganizowanym przez Ukraińską Radę Narodową w Ukraińskim Domu Narodowym, ten Dom Narodowy nadal stoi, przychodziliście koło niego, przystąpili do mobilizacji oddziałów wojskowych. W tym samym czasie do Przemyśla dotarła wieść o polskiej organizacji wojskowej, dotarła wieść o wydarzeniach w Lwowie. Nie było wtedy takiego jeszcze szybkiego przekazu. Ta wiadomość dotarła do Przemyśla razem z ludźmi, którzy przyjechali z Lwowa pociągiem. Aby zapobiec przejęciu kontroli nad miastem przez stronę ukraińską, członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej rozpoczęli zdecydowane działania, których celem było zdobycie i obrona najważniejszych obiektów militarnych oraz dwóch dworców kolejowych. Akcja Polskiej Organizacji Wojskowej spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony polskich mieszkańców miasta i kapitan Hugo Zieliński tak opisywał wydarzenia w prawobrzeżnej części Przemyśla w dniu 1 listopada. Wyobraźcie sobie. Dla ludności polskiej, pisze kapitan Hugo Zieliński, alarmem i zarazem sygnałem do działania miały być pierwsze wiadomości uczniów o wypadkach lwowskich. Wieści te, przejęte na dworcu kolejowym, były hasłem do pierwszego czynnego wystąpienia ze strony polskiej oddziału POW kolejowego podporucznika Burdy i urzędnika kolejowego Panka. W parę chwil później rozpoczęły swe akcje pozostałe oddziały organizacji polskich, posiłkowane dzielnie przez bardzo licznych ochotników, szczególnie uczniów
pośród młodzieży szkolnej. Oddział podporucznika Burdy uczniów osili około 40 ludzi, bez żadnego oporu opanował dworzec kolejowy. Ci, którzy przyjechali do Przemyśla pociągiem na tym dworcu, wysiedli. Opanowali ten dworzec kolejowy, a uzupełniony ochotnikami do siły około 80 ludzi, opanował kolejno magazyny kolejowe, liczne składy pociągów wojskowych i wreszcie gmach poczty leżący naprzeciw dworca kolejowego. Oddział podporucznika Henryka Bębna Huragana, no nazwisko zobowiązuje, opanował zaś koszary batalionu zapasowego 18 pułku strzelców w Bakończycach, gdzie zabrano około 10 CKM-ów, obsadzono magazyny, po czym zasilony ochotnikami ruszył do miasta na ulicę Smolki, do tamtejszych koszar, do batalionu zapasowego, gdzie już napotkał obronę i przygotowaną przez kilkunastu podoficerów ukraińskich, ale po wymianie jednak kilkunastu strzałów koszary zostały opanowane. Celem oddziałów polskich było nie tylko przejęcie najważniejszych obiektów i urzędów w mieście, lecz także opanowanie chaosu na ulicach Przemyśla, przy których dochodziło do grabieży i demolowania sklepów przez szumowiny miejskie oraz ubogą ludność. Do godzin popołudniowych zaprowadzono w mieście spokój. We wszystkich akcjach brała udział również młodzież szkolna. Wśród młodych obrońców Przemyśla nie mogło zabraknąć harcerzy, członków przemyskich drużyn skautowych powstałych jeszcze przed I wojną światową na bazie utworzonej w 1909 roku przy III Gimnazjum na Zasaniu drużyny młodzieży Sokolej. To są te drużyny, które na dzisiaj utrzymują tradycję, tak zwane drużyny Sokole. Przemyscy harcerze z dawnej pierwszej drużyny skautowej oraz drugiej drużyny skautowej, oni również brali w tym udział. Młodzi ludzie, niejednokrotnie jeszcze dzieci, zdali celująco egzamin z patriotyzmu i odwagi, stając do obrony swego miasta u boku doświadczonych w boju legionistów oraz byłych żołnierzy i oficerów austriackich. Kilkunastoletni chłopcy chwytali za broń i zdobywali dawne austriackie koszary, magazyny i urzędy. Pełnili ważne funkcje łączników między poszczególnymi oddziałami polskimi, a na dworcu i ulicach miasta odważnie, słuchajcie, dzieci odbierali broń żołnierzom austriackim pochodzącym z wielu krajów monarchii, a pragnących wrócić w rodzinne strony. Oni po prostu dawali się rozbroić. Uczestnik walk o Przemyśl w listopadzie 1918 roku, kapitan armii austro-węgierskiej Roman Sumień, który 1 listopada w godzinach przedpołudniowych pełnił służbę w koszarach, w swoich nieopublikowanych dotąd wspomnieniach pisał o rozbrajaniu żołnierzy austro-węgierskich przez młodzież na ulicach miasta. Pisał tak: około godziny 11 powróciły dwa wozy z Przemyśla i woźnicy oświadczyli mi, że w Przemyślu, na ulicy Słowackiego, jacyś młodzi chłopcy uzbrojeni w karabiny odbierają żołnierzom bagnety z pasami, amunicją i zrywają im bączki z czapek. Bączki z czapek to były symbole monarchii Cesarstwa Królewskiego Austrii. Uczestnik walk o Przemyśl o tym wspominał i czytamy dalej. Dziwnie musiały wyglądać sceny, kiedy to weterani walk na wielu frontach I wojny światowej oddawali bez jednego strzału swoje karabiny zaledwie kilkunastoletnim chłopcom. Przemyślanin Felix Mantel wspominał. 1 listopada nie było nauki, więc zaraz po śniadaniu znalazłem się na ulicy. Zauważyłem podniecenie. Jakie było moje zdziwienie, kiedy doszedłem do placu na bramie, spostrzegłem starszego o rok kolegę, okularnika rozkosznego, z biało-czerwoną opaską na rękawie, w trakcie rozbrajania, wyobraźcie sobie, chłopcy, oficerów austriackich. Spotkał ich w takim stanie, mówi, że było to niesamowite. Chłopak zrywał z czapki bączka, odbierał szable, względnie bagnety oficerskie. To było nie do wiary. 14-letni szczeniak porywał się na starych oficerów i pozbawiał ich bez oporu odznak i broni. Dookoła stał tłum i wył z radości. Tak w 1918 roku skończyła się Austria.
Tu była Austria. Tego dnia w godzinach popołudniowych w wyniku polsko-ukraińskich rozmów powołano wspólną komisję rządzącą złożoną z 4 Polaków i 4 Ukraińców. Możemy o tym przeczytać na tablicy, która jest po prawej stronie postamentu. Zachęcam Was do zapoznania się z tymi wszystkimi elementami, które są w ramach pomnika. I jedziemy dalej. W porządku w mieście miała pilnować wspólna milicja. A sprawę przynależności Przemyśla do państwa polskiego bądź ukraińskiego miały rozstrzygać kompetentne tak zwane czynniki. Wspólne rządy w mieście niestety trwały zaledwie 2 dni. Już w nocy z 3 na 4 listopada Ukraińcy złamali umowę i opanowali prawobrzeżną część Przemyśla. My w tej chwili, kamradzi, jesteśmy na lewo... Co jest? Aha. Jesteśmy na lewo, lewobrzeżnej części Przemyśla. To jest lewy brzeg, tam mamy prawo. Wczesnym rankiem 4 listopada Przemyślenie ujrzeli nad murami Zamku Kazimierzowskiego niebiesko-żółtą flagę. Do niewoli ukraińskiej dostał się dowódca wojsk polskich w Galicji, ostatni austro-węgierski komendant, tutaj Przemyśla, generał Stanisław Puchalski. Wraz z nim szef jego sztabu, podpułkownik wówczas, bo później wiemy, znamy go jako generała, Władysław Sikorski. W niewoli generał Puchalski wydał rozkaz skierowany do wszystkich oddziałów polskich, aby całe zasanie, a także wszelką broń i magazyny przekazać władzom ukraińskim. Sikorski uciekł w mundurze kolejarza i jako najstarszy rangą zwołał naradę wojenną, podczas której większość obecnych ze względu na zupełne nasze odcięcie od Zachodu oświadczyła, odwołała się za spełnieniem rozkazu kapitulacyjnego. Ksiądz Józef Panaś, ksiądz zabrał jej głos, wspomina: wystąpiłem przeciwko tym głosom z całą stanowczością, podkreślając, że odpowiedzialność za ten czyn spadnie na nas, gdyż Puchalski, który był w niewoli, nic nie wie o naszych znacznych już siłach, a w dodatku generał będący w niewoli nie ma prawa rozkazywania. W dniu złamania umowy polsko-ukraińskiej i opanowania prawobrzeża młodzi obrońcy złożyli pierwszą ofiarę. 4 listopada śmiertelnie ranny został gimnazjalista Adaś Kończy, członek harcerskiego klubu sportowego Czuwaj. Tego dnia polscy gimnazjaliści przeprowadzili udaną akcję uszkodzenia ukraińskich dział stojących na Zasaniu. Na Zasaniu stały działa, które miały posłużyć do obrony i ostrzału. Uczniowie gimnazjum na Zasaniu, uważajcie, Alek Twaruk, Maniek Wąsik, Janek Guzek w nocy wkradli się na teren, wykradli zamki z dział i zakopali w ogrodzie Andrzeja Dybusia. Młodzi Przemyślanie pełnili również funkcję kurierów między dowódcami polskimi na Zasaniu, a ludnością polską w prawobrzeżnym Przemyślu. Wielokrotnie kurierzy w szkolnych i gimnazjalnych mundurkach przekazywali meldunki i wieści o sytuacji w prawobrzeżnym Przemyślu okupowanym przez Ukraińców. 11 listopada rozpoczął się ostateczny bój o Przemyśl, w którym ważną rolę odegrali żołnierze kampanii studenckiej. W jej skład wchodzili uczniowie przemyskich szkół, głównie Gimnazjum Polskiego na Zasaniu, Krajowej Szkoły Kupieckiej oraz Gimnazjum nr 1. Przed rozpoczęciem ataku major Julian Stachiewicz o godzinie 9 rano wysłał do sztabu ukraińskiego ultimatum. Brzmiało ono: miasto Przemyśl, które sami uważacie za polskie, zostało przez was obsadzone zdradziecko wbrew wspólnej komisji Rady Narodowych polskich i ukraińskich. Ludność polska, miasta Przemyśla, nie żądająca supremacji jednego narodu w stosunku do drugiego, pragnąca, owszem, zgody i porozumienia, tęskni do uwolnienia się spod waszego jarzma i wojskowego ucisku. Widzę się zmuszonym przyjść z pomocą tej ludności i żądać oddania miasta w ręce polskich władz, zarówno cywilnych, jak i wojskowych.
Z tego względu, celem uniknięcia rozlewu krwi, którą chcielibyście uważać za bratnią, żądam od panów spełnienia następujących postulatów. Oprócz oddania waszej broni oraz całego parku maszynowego, samochodowego i lotniczego, w tym 8 samolotów, Stachiewicz zażądał wycofania się z miasta wszystkich oddziałów ukraińskich do godziny 12. Ponieważ komenda wojsk ukraińskich w Przemyślu nie udzieliła żadnej odpowiedzi, o godzinie 12.15 major Stachiewicz wydał rozkaz do rozpoczęcia działań. Do końca dnia Przemyśl został odbity. Podczas walk wielu młodych obrońców Przemyśla odniosło rany. Inni oddali odradzającej się ojczyźnie to, co mieli najcenniejsze. Swoje młode życie. Oddali to, co najcenniejsze, młode życie. Na moście kolejowym, most kolejowy jest następny most na tą stronę, jak jesteście na górze, to go widać. Most kolejowy w Przemyślu miał być zburzony decyzją władz ukraińskich, ale ponieważ na miejscu tego nie wykonano, okazało się potem to dla strony ukraińskiej fatalnym błędem i umożliwiło odbicie miasta. Na moście kolejowym śmiertelny postrzał w brzuch otrzymał przemyski harcerz podporucznik Włodek Kramarz. Na placu, na bramie poległ uczeń pierwszego gimnazjum Mietek Bitmar. Ranni zostali również Maniek Szulc i Ludek Uiberal, który otrzymał postrzał podczas szturmu na most kolejowy. Młodzi obrońcy ruszyli na obronę później Lwowa. Później wielu młodych Przemyślan walczyło w szeregach Wojska Polskiego aż do zakończenia walk polsko-ukraińskich w roku 1919. Szanowni komraci, mówimy o młodych Przemyślaninach, mówimy o młodych dzieciach, chłopcach kilkunastoletnich, mówimy o ich ofiarze, którą oddali. Wzruszające dla mnie, kiedy o tym czytałem, kiedy poznawałem tę historię, jest to, że ci młodzi ludzie pełnym sercem nie bali się rozbrajać doświadczonych żołnierzy austriackich, walczyć z bronią, iść w ataku. Oni szli w pierwszym ataku za pociągiem pancernym. Mam taką myśl. Ci ludzie marzyli o tej Polsce i za nią potrafili oddać krew. Dziś z żalem, przykrością konstatuję, jak wielu jest ludzi, którzy gotowi są sprzedać naszą ojczyznę tylko dlatego, że tak wygląda ich prywatny interes. Braci, pozwólcie teraz na małą interludę muzyczną, utwór, który wpisuje się w to wydarzenie. Dziś idę walczyć, mamo. Yeah.